Witajcie z tej strony Michał i dzisiaj jest ze mną mój sąsiad. Dzień dobry, witam. Na krótkofalówce. Normalnie dzisiaj zaczynamy sobie sianokosy, czy zaczynamy, kończymy nawet koszenie łąki. Następnie pojedziemy sobie przecząsać to sianko, znaczy trawę na sianko i będziemy potem to zbierać. No tam pod ostatnim filmem bardzo ładne wyświetlenia, mówiłem, żeby 850 było i będzie film kolejny. Zrobiliście ponad 1000 i tam 90 parę tych łapek w górę, więc bardzo ładnie, dziękuję wam ludzie. I tam jeszcze pamiętajcie nadal o tym łapkowaniu w górę i w ogóle. A I w jest. komentarzu może ktoś napisać, czy oglądał ostatni odcinek, a ja nie, to was ładnie zapraszam ludzie. No sąsiad tu na Sibi ze mną jest, jak widzicie kejsik, mój nowy nabytek ostatnio co kupiony był. Z kosiarką lata. 60 by dała radę, ale w kejsie większy komfort jazdy jest. No taki płoty pneumatyczny, ten radio, Ty, ty. aby za to, że mi się na koło pobrudziło na biało. Boś, sąsiedzie. To zepsute masz to jedno. O, trzeba opony wymienić. Tu w kejsie nawet radio jest, ale teraz jak nagrywam, to tu nie będę radia puszczał, bo te mnie pozwą jeszcze. No mówię. I teraz tak elegancko tu wykaszam już końcówkę łąki. Przyjedzie Ty, tu. akurat tego wapna wyliczyłem, ci powiem, to się nawet dostało. No cię sąsiad, widzicie sąsiad, to mało oko w tym Amazonce. Ja to nigdy nie umiem wymierzyć tej Amazonki, a sąsiad to od razu umie tak. Tak dobre oczy ma. A jest. Ja tam na oko ustawiam, a sąsiad zawsze z tą tabelką mi. Oko najlepsze, pamiętaj. A jak widzicie, tu suma jeszcze jest prasowana, ale trawa ładnie tutaj urosła, to stwierdziłem, że wpierw skosimy, a słoma sobie może trochę jeszcze poleżeć. Tam już tydzień chyba leży, ale to dobrze, trochę przeschnie może bardziej. I tym, ale ten, może A dzisiaj simpa nie będzie miała takiego ciężaru, nie? i tym, no właśnie dzisiaj jak sprasuję tu sianko, to simpom jeszcze sobie podskoczę tutaj sprasować tą słomę i będzie git. Jeszcze z pola muszę przywieźć, bo tam na tym jednym polu, co owsiankę miałem, to tamtą owsiankę muszę przywieźć. I będzie giło, sąsiada, ale zakłócenia na CB radio były przed chwilą. Tak, jak jest? Tak szuruburu było? No troszeczkę sąsiad. No Ciekawe pewnie. czemu. Może o choinki zahaczyłeś tam na kabinę. A może tam, wiesz, anteną zahaczyłem, nie? I o, też tam myślę. Dobra, dach sobie otworzę w kejsieju. Szybę Kurde, zamkniemy. muszę w końcu bizonem wjechać z tego pola. Nie ma czasu. Na nic nie ma czasu. Widzisz sąsiad, tak to jest, ja ci trochę hektaru rzeźnia kupił, wam powiem. Sąsiad, Na nie wiem pole skąd, doszło i... ciekawe skąd na to pieniążki wziął. No tak, a ja mam mniejszy kredyt niż ty. F3 w kontrę. No widzisz sąsiad, dobra, ja sobie tu ludzie drzwi otworzę, żebyście mogli posłuchać tego engine sounda. Ogólnie nie wiem jeszcze ludzie, czy tą łąkę robimy na sianko, czy w pryzmy. Bo sianka jeszcze trochę jest, fakt faktem, tu o tyle, jak widzicie. Może nie widzicie, bo tu słupek zasłania. I tu wam pokażę na Oleksie, co bym znalazł. Patrzcie, nie to. Tu na Oleksie mam taką, o, sieczkarnię piękną. Tu taki header ma ona. Jeden, a w innej zakładce jeszcze jest takie. O, tu. Ale to bardzo drogie rzeczy są. Więc na razie chyba tego nie będę kupował, ale będę to kupował następnym razem. Więc no. Ale dzisiaj. Dzisiaj jednak zmiana planów na szybko, niech ta trawa się przesnie tak na razie, potem się dopiero rozczęśnie. A my pojedziemy sobie Ty dzisiaj to tam ludzie. kombinujesz. My to sobie ludzie dzisiaj pojedziemy, baloty pozbieramy kejsiejem. Tylko trzeba kosiarkę odstawić pod dach, żeby nic jej tam korozja nie brała ino. Tak. Obciążnik podczepić pod kejsa i będziemy lecieć tam w stronę sąsiada ino. O, tu widzicie, jęczmień na przyczepie jeszcze został tegoroczny. Jary, czy o zimy? O zimy, przepraszam za najbardziej. No. Jeszcze będzie trzeba potem tą łąkę skończyć robić, ale na razie pojedziemy po tą słomę, bo tam może ktoś mi podpali balota, albo gdzieś dzieciaki wykulają na asfalty, to nie wiadomo, co to się No będzie działo. dopiero były jaja. Na tej chwili znajdą mojego balota, powiem, panie, to z pana pola, pan idziesz do kryminału. Nie, pan. No, tak by było. I to by było, ludzie, powiem, przypał na przyrce tak zwany, jak to Pieter mówi. No. Ale elegancko tutaj widły moje odgnoły takie, no, wziąłem do balotów najlepsze, bym powiem. A sąsiad, co ty tam robisz na Sibiu? Opowiadaj mi tu.
Sąsiad, sąsiad. Sąsiada, coś chyba ze siebie wywaliło. Na krótko w cudzysłowie, halo, halo. Halo, sąsiad, tu wieża. O kurde, sąsiada, coś. Coś przerywa, dobra, to jedziemy w jego stronę. Może zawał dostał, jak jechał. No, była tu wolne, można tu wyjeżdżać pomału. No. I lecimy sobie na najbardziej oddalone pole od chałupy. Zobaczymy, co dobra, jak jestem. Zakłócenia, bo musiałem ustawić dobrze CB radio. Boże, sąsiad. Bo w Bizonie jechałem i wiesz. A to w Bizonie to ty masz to chyba to zjebane, to CB radio tam, to nie? No, tam trochę czeszczy, tak wiesz. A w lesie byłem, to już całkiem. No rozumiem cię, sąsiadzie, bo sąsiad to w lesie kupił to pole, ja nie wiem, jaka tam klasa ziemi, ale chyba trzecia, czwarta, nie sąsiad? O, tam nawet, a miejscami jest druga tak na górce. Ale dobra ziemia. Ale czasem już 6X mówiłeś. 6Z. To zalesienie. No Lubin tam może szedł. Tam to teraz pójdzie rzepak. Ja bym Lubin zasiał, bo to dużo próchnicy daje i taką działkę wydoprowadzić, bo to po lesie i no to... Jeszcze ja tam... tam to doprowadzę, ty to ty się to nie tam, martw. Ty to jak tam będziesz orał, to tam drewna tam znajdujesz, sąsiad. Powiem. No, ja tam se poworuję. Kurde, i będziemy za darmo jeszcze wtedy. W cenie pola będzie miał jeszcze kurde tym wam powiem, opał na zimę wino. No tak. Taki to pożyje ludzie, a ja tu kurde uczciwy człowiek muszę do lasu jechać specjalnie połować, a on sobie wychorzy i sobie ułoży do pieca zaś. Jak chcesz, to tam bym ci jakieś działo sprzedał, nie? I o tam ja sobie słomy zostaje więcej będę kładł po balocie. Po bosze będzie. No balota do tym, do piwnicy wcisnę jednego. Na miesiąc starczy może. Łe, co ty? Sąsiad, to moja a jak simpa. Się soma szybko pali? A moja simpa to jest, wiesz, sąsiedzie. Dobija lepiej jak SS mamy. Tak, tak. Dobra, widzicie ludzie, jak lekko się turlają od tej simpy, baloty, i no kwadratowe nie wychodzą, tylko ładne, okrąglutkie. Zobaczymy, jak w stogu poleżą. No, ale ten... Tak myślę, że na tą szczepkę mi to wszystko wejdzie, no nie pamiętam ile tu jest, tu dosyć dawno prasowałem. Widzicie, barsz sosnowskiego też trochę wyrąbał mi tu. Ale to się wszystko oprysko. Znaczy na razie nie będę pryskał, bo to będę talerzował. Zasieję i dopiero będę pryskał jak odbije. Ej, a wyłączyłeś wzrost może? Jest wyłączony, sąsiad, to teraz to już nic nie rośnie, bo tylko kurde, kukurydza. Bo chwasty byśmy znowu, by mi wyrosły po talerzowaniu, to mi się chyba zastrzeli. Proszę ja ciebie, sąsiedzie mój drogi, ty się nic nie martw. Ale prima sort te balociki są, sąsiad. A to te, co ja ci sprasowałem, to ty już sobie pozbierałeś? No ja już sprzedałem. No już dawno mówisz, przerobione na gówno są. No a jak? No sąsiad, ty to masz prima. Nawet nie wiem jak. Nawet nie wiem jak one skończyły. Nawet nie chcę wiedzieć. Matko bosko, sąsiad. Się módl, żeby jak najlepiej. Tak, tak. Ej, ja tam dobrze dostałem, to tam mogą iść na co chcą. Jo, to tam chuje cię obchodzi, nie? Tylko sąsiedzi, no. Proszę ja ciebie. Proszę ja ciebie, na Oleksie muszę zobaczyć, po ile suma tania. Chuj. To na razie nie ma co tam ino pchać tej sumy. Więc sobie tutaj wpuścimy ino. Jajka może zdrożają, to bym sprzedał. Jakby były po 5000, to bym sprzedał jajka. Jo, tam dają sąsiadowi, kurde. Tej marketowcy, tak. Sąsiadowi. A jest. I do tam Biedronki. Do tego, do Lidla sprzedaje. I do Biedronki też wozi. Do Niemców, kurwa, idziecie? Ale w Lidlu dobrze płacą. Ja masz popierać polską markę Dino na przykład. To jest marka polska. No. Kurwa. Od pana z Krotoszyna. No, dokładnie. Chyba tam któryś... Pogadajcie, ten pan jest. Któryś najbogatszy w Polsce. Na 6. miejscu jest. Jo. No była, miód, ale tutaj sobie ładnie stanę. Widzisz? A jego brat ma tam te masarnie, nie? No. I w Dino są te. Jego taka wyrady. Przedsiębiorczość. I no ja i byki będę do niego tam pchał. No, nie wiem. Bo matku. On tam za dobrze nie płaci. Przyczepę, że mówię. No i zaś takich najbogatszych w Polsce wspieramy, kurwa. No. Ja bym swój markę otwarł, no. Z wołowiną. Dobra.
Wołowiną dziewczyną. To pójdziesz na kurs masaża, tak? I będziemy byki zabijać. Nie było rzeźnika. O bo. Proszę ja sąsiada. Dobra, rzeźnik też może być. Taki kurs. Kurs rzeźnik. Tak. Ale tylko zwierzęcy, żeby nie było, że ludzki. No oczywiście. Bo kiełbasa z ludzia to taka średnia jest. Próbowałeś? Nie, ty próbowałeś i mówiłeś. No co ty? Nie no, sąsiad. To po tym jak będę nagrywał, pogadam o tych kiełbasach. Dobra. Proszę ja ciebie bardzo, sąsiedzie. To jest Dobra. sprawa do obgadania przy ten, przy szklanym Przy stole. szkle. Przy szkle. Proszę ja ciebie, sąsiedzie. Matko bosko, ale te baloty się zasklepiły mi na tej przyczepie. Ja. To niedobrze. Normalnie, nie mogę ich ruszyć. Nie wiem, jak ja wyjmę burtę, będę musiał z domu zdjąć. A ja mam jedno pole już stależowane. Teraz jadę na to wapno, żeby mi tam właściwości nie straciło. Wywietrzenie, mówisz? No, przewieje, wywieje i do lasu pójdzie i... Jo, ja też tu muszę, jeszcze mam tam paroletnie wapno. Chyba dwa sezony temu to ten trochę mam tam w baksie jeszcze tego granulowanego, może mi starczy na ten kawałek tu. Matko Ja tutaj boska. sobie bym musiał, kurde, porządku zrobić z tymi krzakami, ale nie ma czasu na nic. Już tak Będą myślę. pieniądze, to trzeba ten... Nie wiem, czy piłę kupić, czy się tutaj... Ej, te drzewo tutaj mam takie, nie? Dwa nawet. Jak To się sąsiad. usunie tym szpadlem, czy nie? Sąsiad, nie wiem czy to pójdzie szpadłem. Zobaczyć, bo przyjdę, zobaczę, bo ja ludzie z tym ogólnie po kursie rzeźniczego to. To wiecie, Dobra, wszystko jak się pójdziesz ogarnie. szpadem, a jak tego, to ci pomogę turem, może wyrwiemy. Może ta, sąsiedzie, proszę ja ciebie bardzo. Kurde, te baloty tutaj ciężko mi się trochę zbierało. Jakieś zdjęcie będę musiał jeszcze zrobić, żebyście mieli ładną miniaturę. Cyk, dobra. Hamujemy tym casejem. A to są wysokie krawężniki, no. Ta, sąsiedzie. Jak się tak bym dobrze rozpędził, to bym przecież dachował. Tak, nasz wójt robi nam, kurwa. O, jedzie Jest. bizonem, to nie wiadomo co robić. Czy wjechać samochód, czy na krawężnik. Jo, chyba szkoda, szkoda felgi, nie? Lepiej chyba w samochód No. się pakować już. Bo header tańszy. Jo, aby kosa do wymiany by może była. No i może Motolido, bo zależy jaki samochód. No i może dołek by było trzeba wykopać na człowieka jeszcze przy okazji. A to tam się turem zahaczy, pługiem za się przykryje. Jo, tam ja od agromaszyn bym zajechał. Normalnie, o No. kurde, mi tu messenger w telefonie piko. No i na obiad wzywa. Dobra. Tak, pewnie tak. Ludzie, będziemy kończyć tego filma. Łapkujcie, komentujcie, subujcie i trzymajcie się do kolejnych filmów. Na razie, cześć. Sąsiedzie, pożegnaj się. Cześć, cześć.